Okej. Dzień dobry, ja się nazywam Ewa Dyjańska, jestem doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuję się w stosunkach chińsko-japońskich i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa spotkanie na temat roli kobiet w Japonii. I w naszej dyskusji dzisiaj udział wezmą pani Agnieszka Nowacka, japonistka i współtwórczyni projektu edukacyjnego BANG. Pani Barbara Henni, która jest Polką, która przez wiele lat z japońską rodziną mieszkała w Japonii. I pani Kiyomi Suzuki, która jest lektorką języka japońskiego i wychowała się w Japonii, jednak ma również polskie pochodzenie. I może ja rozpocznę od takich motywów, które chyba wielu osobom się kojarzą z Japonią na zachodzie. To znaczy dwóch takich motywów, które nam się na pewno kojarzą z kobietą w Japonii, które utrwaliły się w popkulturze. I mam tutaj na myśli gejsze, a także drugi taki obraz, być może zapamiętany z filmów na temat Japonii, to znaczy japońskiej żony, która w kimonie drobnymi krokami idzie za mężem. I wiele osób tak to interpretuje, że to jest takie opresyjne, patriarchalne, czy upatruje w tym właśnie to, że ta kultura japońska jest bardziej patriarchalna jakoby niż zachodnia. Ale czy tak jest w rzeczywistości, to mam nadzieję, że dzisiaj o tym podyskutujemy i sobie to wyjaśnimy. Ja bym się chciała zapytać na początku pani Agnieszki, czy rzeczywiście możemy tak powiedzieć, że te dwa obrazy, że one dobrze oddają ten wizerunek, jakby rolę kobiet w Japonii. Czy można powiedzieć, że ta rola kobiet w Japonii, ta pozycja kobiet, ona się jakoś zmieniała w dziejach? Czy się jakoś różniła na przykład w starożytności, może było inaczej, bo przecież głównym bóstwem w japońskim panteonie jest właśnie bogini, prawda? Amaterasu, bogini słońca. Ja dzisiaj jadąc tutaj do Państwa na to spotkanie, tak się zastanawiałam właśnie, ja nie zdążę opowiedzieć Wam całej historii Japonii, bo to by mi zajęło parę miesięcy pewnie, tak? Więc pomyślałam sobie, że muszę to jakoś tak poukładać, żeby to w miarę szybciutko móc ogarnąć i jakoś bardzo konkretnie przekazać. I pomyślałam sobie, że to moje spojrzenie na japońską kobietę będzie w takich czterech aspektach. To znaczy ja patrzę na japońską kobietę na czterech płaszczyznach. Po pierwsze kobieta w religii, powiedzmy. Po drugie kobieta w polityce, w władzy. Po trzecie kobieta w kulturze. I po czwarte kobieta no, w tym domowym ognisku, tak? Ta kobieta w rodzinie. Moje widzenie japońskiej kobiety, co potwierdza historia tak naprawdę, więc to historia o tym mówi, jest absolutnie takie, że z tym stereotypem drepczącej Japonki nie ma nic wspólnego. Oczywiście ta drepcząca Japonka jest, tak? Ale rola kobiety w japońskiej kulturze, w japońskiej historii na przełomie dziejów jest przeogromna i chyba mało kto tak naprawdę ma świadomość, jak wielkie Japonki były. One są skromne. Jak te wielkie, małe Japonki były, to właśnie, one są skromne. Rzeczywiście to, co pani Ewa powiedziała, zaczniemy od religii. Główne bóstwo Shinto jest kobiece. Amaterasu, która jest boginią słońca, najważniejszą tak naprawdę w tej religii. To jest nietypowe i niespotykane właściwie w innych religiach, żeby to kobieta, nazwijmy to, stała na samym szczycie. Główna siedziba Amaterasu, główna świątynia jej poświęcona w Ise, również została stworzona i założona przez kobietę. Jedną z cesarskich księżniczek. I tak naprawdę już od czasów, nazwijmy to, półlegendarnych, to kobiety były szamankami i to kobiety miały tę możliwość wchodzenia w sferę sakrum i łączenia się z jakąś najwyższą duchowością, metafizyką itd.
To, że kobiety były posłanniczkami bogów, były szamankami, były kapłankami, dało im także tę ich, nazwijmy to, ziemską moc i autorytet. I tak naprawdę pewnie znów mało kto wie o tym, że w początkowych wiekach w historii Japonii to kobiety były cesarzami. I mamy 6 kobiet cesarzy. Znaczy pan... między innymi, prawda? Między... Tak, oczywiście między innymi, tak, ale no jakby na to nie patrzeć, jest to dosyć znowu niespotykane, żeby kobiety piastowały takie urzędy, tak? Więc mamy 6 kobiet cesarzy. W późniejszych wiekach, w XII-XIII wieku też pojawiają się 2 cesarzowe, ale ponieważ to jest czas już, kiedy tak naprawdę prawdziwą, właściwą władzę dzierży Shogunat, to te cesarzowe są po prostu piękne i fajne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tak? Ale te pierwsze 6 cesarzowych to były rzeczywiście takie baby, które tam trzymały to wszystko. Więc myślę sobie tak, ta najstarsza historia nam pokazuje, że właśnie, że kobieta w religii była kimś niezwykle istotnym. To się przełożyło później na władzę, bo kobiety miały władzę w Japonii. Nie były wcale jakieś tam uciśnione, nie krępowane im stóp, nie trzymane w haremach jakichś tam pozamykanych z kagańcami na buzi. Nie. Oczywiście jakieś przypadki tego typu będą się w historii zdarzały, no ale to mówmy się, że w każdym kraju i Japonia tutaj nie jest jakimś tam wyjątkiem, tak? To tak sobie myślę o tej najstarszej historii. A to znaczy, ja nie jestem japonistką z wykształcenia, ale na tyle, na ile udało mi się poznać historię Japonii, to wydaje mi się, że jednak jakby ta pozycja kobiety, ona na przestrzeni dziejów ulegała pewnej, powiedziałabym, degradacji. To znaczy, kobiety miały mniej praw. To znaczy, wydaje mi się, że już nawet w starożytności jednak ta kultura była androcentryczna, skoncentrowana na mężczyznach. No, co oczywiście możemy równie dobrze powiedzieć o Grecji czy o Rzymie, prawda? Ale że jeszcze kiedy samuraje, kiedy Bushido, ten etos wojownika, kiedy żołnierze jakby zdominowali życie polityczne i społeczne w Japonii, to jeszcze ta pozycja, rola kobiet, ona została jeszcze bardziej zmarginalizowana, przynajmniej w życiu takim politycznym, społecznym, bo na przykład, tak jak pani tutaj powiedziała, że były kobiety cesarzowe i zdarzało się też, że kobiety pełniły jakieś funkcje publiczne, to znaczy było tak sporadycznie, ale się zdarzało. Natomiast w XIV wieku, kiedy już ukształtował się ten stan samurajów, to kobiety, wprowadzono zakaz obejmowania funkcji publicznych przez kobiety. Z jednej strony, strony tak, to jest jasne, ale z drugiej strony mamy to drugie dno. I tak naprawdę oczywiście w czasach samurajskich, kiedy to tak, to przecież mamy te wszystkie wojny, te wszystkie zamieszki itd., itd., tak? Kiedy mamy rządy z podnamiotu, mamy właśnie rządy szogunatu, ale tak naprawdę tym wszystkim znowu gdzieś tam kierowały kobiety. Nie przypomnę sobie w tej chwili imienia tejże pani, ale jedna z takich bardzo silnych kobiet, matka któregoś z szogunów, doprowadziła do morderstwa swojego syna po to, żeby, że tak powiem, jej wizja polityczno-układowa została przeforsowana. Czyli pokazujemy tak naprawdę, oczywiście one tutaj nie trzymały tej władzy w ręku oficjalnie, ale miały ogromną siłę przebicia tam od spodu, tak? Czyli zakulisowo próbowały. Absolutnie. To samo się dzieje z Gajżami, tak? Przecież całe herbaciarnie, wszystkie te miejsca spotkań i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, no z jednej strony tam ta kobieta, przynajmniej Zachód tak na to patrzy, że była traktowana tak mocno przedmiotowo, nawet jeżeli faktycznie rozumiemy, kim jest gejsza i nie uważamy jej za kurtyzanę, tylko wiemy, że jest to kobieta sztuki, to tak naprawdę te kobiety,
o niezwykłej mądrości i życiowej, i niezwykłym doświadczeniu. Bardzo często były brane za żony przecież przez wybitnych jakichś tam mężów stanu, polityków i tak dalej. I to one kierowały pewnymi sytuacjami. To one gdzieś tam w łóżku szeptały mężowi do ucha, co ma robić, tak? To jest jakby no, nie od dziś wiadomo, że mężczyzna jest głową, a kobieta jest szyją. Ale myślę, że dobrą ilustracją do tego, jak to było za czasów samurajów, jakie relacje się ukształtowały za czasów samurajów, to dobrym odzwierciedleniem tego będzie cytat z książki pewnego japońskiego autora, który tworzył na przełomie XIX i XX wieku, ale myślę, że to jest akurat zaleta, bo tym bliżej jakby był do czasów, które opisywał, Inadzo Mitobe. To jest cytat z książki Bushido, opisującej właśnie etos samurajski. I on pisze tak o roli kobiety. Jako córka poświęcała się kobieta dla ojca, jako żona dla męża, jako matka dla syna. Od najwcześniejszej młodości uczyły się one abnegacji. Ich życie było bezustanną ofiarą. Towarzyszka życia, jeśli tak los każe, pozostaje na scenie wraz z mężem, lecz jeśli mu przeszkadza w pracy, skromnie kryje się za kurtyną. Myślę, że tak, ale to, co pani to nie jest jakimś tam nowym, tak? Bo to jest ta zasada potrójnego posłuszeństwa, co pani przeczytała, czyli roli mężowi, rodzinie, później starszemu synowi. To jest tak naprawdę zasada, która przyszła wraz z neokonfucjanizmem. I to tak naprawdę konfucjanizm, a później neokonfucjanizm spowodował, że ta kobieta jakoś tam była pozamykana, tak? Że odebrano jej jakieś tam prawa. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że w życiu Japończyków bardzo dużą rolę odgrywa religia. I zarówno Shinto, jak i buddyzm bardzo chętnie grały z kobietami. Te kobiety szamanki, te kobiety wojowniczki, te kobiety wędrujące poetki, one cały czas tam były, tak? Pamiętam kiedyś świętej pamięci doktora Kadzaki, która pisała taki esej na temat właśnie kobiet w Japonii i ona mówiła, oczywiście, mieliśmy przez ten wiek reformę Taika, która odebrała prawo dziedziczenia, tamto kobiecie. Mieliśmy właśnie wielką naukę kobiet, czyli taką pewną zbiór myśli dotyczących kobiet, oczywiście oparty o idee neokonfucjańskie, który jeszcze bardziej ukroił te prawa kobiet, wprowadził zasady potrójnego posłuszeństwa i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę nigdy życie Japonek nie było takie, nazwijmy to, przykre, jak nam się wydaje. To jest tak naprawdę społeczeństwo kobiet. Oczywiście my na sztandarze mamy mężczyzn, ale największe japońskie poetki, największe japońskie pisarki, zresztą na skalę światową, o czym być może nie wiemy, to są kobiety. Mamy Murasaki Shikibu, która napisała Genji Monogatari. Jest to, drodzy Państwo, pierwsza dojrzała powieść psychologiczna na świecie, opisująca 75 lat życia dworu. Pojawia się tam 430 postaci. Jest to niewiarygodny na skalę światową psychologiczny opis społeczeństwa, relacji między ludźmi itd. Mamy Seisho Nagon, która stworzyła kolejne wybitne dzieło, Zapiski z Podbezgłowia na Kuromasoshi. To jest z kolei, to są szkice, anegdoty i spostrzeżenia opisane tak pięknym językiem, tak dojrzałym, tak mądrym, tak przemyślnym, że znowu na tym etapie, nazwijmy to ludzkości, tego typu dzieło się nie pojawiały. Mamy kapłankę właśnie w okresie Kamakura Muromachi, tak? Czyli w momencie, kiedy do władzy dochodzi siogunat, kiedy te kobiety niby są gdzieś tam uciśnione, no bo tutaj samurajowie rządzą. Ale mamy tę wspaniałą, wędrowną Miszkę Okuni, która jest tak naprawdę twórczynią teatru kabuki. Ale tak. Myślę, że warto na przykład wspomnieć o tym, że te dzieła, na przykład Genji Monogatari,
One powstawały też dlatego, że kobiety w tym czasie, one chociaż miały utrudniony dostęp do nauki, bo na przykład nie były uczone tych chińskich ideogramów, prawda, tak jak mężczyźni, i posługiwały się tym uproszczonym zapisem hiraganu, prawda? A mimo tego, że miały jakby utrudniony dostęp do edukacji, jakby to właśnie kobieta stworzyła, prawda? To dzieło, które jest teraz tak... I tak naprawdę bardzo często mówi się o hiraganie, że jest to pismo kobiece, tak? Mm-hmm. Że ono jest okrągłe, obłe, delikatne w estetyce swojej. I tak naprawdę to nie jest do końca tak, że one nie miały dostępu do nauki. One po prostu nie miały czasu na to, bo one miały być przede wszystkim dobrymi tam córkami, żonami, matkami. Miały kupę roboty, tak? Nie miały czasu na to, żeby ślęczyć nad jakimiś buddyjskimi czy konfucjańskimi księgami i czytać chińskie znaki, bo nikt ich tego nie uczył i nie miały na to czasu. Ale one ślęczały i to przepisywały. Przepisywały. I w którymś tam momencie zaczęło powstawać właśnie to dwa scenariusze, to czasowe wydanie, czyli o tym piśmie, które ukształtowały kobiety. I myślę sobie tak, że tutaj wpływ kobiet na kulturę, z mojego punktu widzenia też na literaturę japońską, jest przeogromny. Więc ja nadal będę się, może nie tyle upierać, ale pozostawać przy swoim zdaniu, że kobiety japońskie odegrały niezwykłą rolę i nie były wcale takie skłączone, jak wydaje się nam, jak często o nich myślimy. Nawet tak sobie myślę, że przecież w okresie samurajów, co pani powiedziała, że no to rzeczywiście one zostały odsunięte, odebrane prawo własności, tamto, ale z drugiej strony one były kształcone na przykład w posługiwaniu się halabardą. One były... Oczywiście z klasy samurajskiej. No tak, oczywiście, ale z drugiej strony no cały czas musimy oddzielać tutaj tą, nazwijmy to, wyższą sferę i tę niższą sferę, tak? W niższej sfery to nie dotyczyło w ogóle tak naprawdę, bo w domu zawsze kobieta była ważniejsza, nawet jeśli chodzi o takie prozaiczne historie jak dostarczanie jedzenia. Przecież to kobiety były połowiaczkami małż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to do jedzenia dostawał w pierwszej kolejności. No tak, oczywiście, ale z drugiej strony to jest też stworzenie w ten sposób. Możemy teraz to rozpatrzeć tak, no dobrze, prawo dziedziczenia zostało u mężczyzn, więc trzeba bronić męskiego członka rodu, że tak powiem. On musi mieć siłę do tego, żeby walczyć, żeby pójść tam się okładać na ten pole walki. No to w jakimś tam sensie on pierwsze to jedzenie dostanie, tak? Ale to nie jest tylko japoński wymysł. Jestem ciekawa właśnie, jakie wy tutaj macie wrażenia jako właśnie osoby, które mają to doświadczenie, że mieszkały przez długi czas i w Polsce, i w Japonii. I Kiyomi, co ciebie zaskoczyło, na przykład jeśli chodzi właśnie o to postrzeganie kobiet i mężczyzn, kiedy przyjechałaś do Polski? Mhm. Ale to tak z współczesnego punktu widzenia. Tak. Wydaje mi się, że zaskoczyła mnie wysokość jakby hierarchii społecznej kobiet, w sensie tak na porządku dziennym, że jeżeli chodzi o takie zawody typu lekarz albo też prawnik, to w Japonii jest o wiele mniejszy procent kobiet, które mogą wykonywać. Znaczy nie to, że mogą, jakby prawni mogą wykonywać, ale o wiele jest mniej po prostu niż mężczyzn. A natomiast kiedy w Polsce na przykład zachorowałam u lekarza, to tak spotykałam kobiety i mężczyzn tak samo często. I się nawet wydaje, że jeżeli chodzi o lekarzy, to częściej czekam kobiety w Polsce. I to było takie zaskoczenie. A ciebie właśnie? To znaczy. Jak na przykład jak przyjechałaś do Japonii, to co ciebie zaskoczyło, jeśli chodzi właśnie o postrzeganie tych ludzi? Może bardziej jak przypadkiem słowem było zaszokowało. Bo ja wydaje mi się, że jestem osobą silną i taką zdecydowaną, więc to, że widziałam te kobiety. Większość właśnie kobiet przybywa w
ciągu dnia w parkach, w restauracjach, one mają czas, prawda? Mm-hmm. Na to w przedszkolach, w szkole. Czyli nie pracują. Tak. Mm-hmm. I zawodowo. Właśnie. Więc kiedy wychodzę z psem do parku, to mam wielką przyjemność rozmawiania z kobietami, które są niesamowicie wykształcone, naprawdę oczytane, mają wiedzę i wykonują pracę, która no, na przykład w parku przy korcie tenisowym i pani sobie, prawda, i koszt znaczy pensja jej jest równa temu, co zarabia licealista, prawda, bo to są prace takie dorywcze, bo rzeczywiście te japonki albo wybierają pracę stałą, gdzie są, jeśli są